Witam wszystkich ponownie. Oh dear, there seems to be a little problem with one of your locomotives. Jak widzicie, nasza konkurencja zrobiła się bardzo wygadana. Cały czas nam coś tutaj mówią i coś nam przypominają i coś im się nie podoba. W tym odcinku zajmiemy się troszeczkę dokańczaniem tego zadania głównego, jak również pokażę wam, jak można wziąć pożyczkę na rozwój biznesu i spróbujemy się rozwinąć troszeczkę bardziej tu na północ, na północny zachód tego naszego terenu. Zacznijmy więc od sprawdzenia, czy ten pociąg, który tutaj miał nam wozić to you should have learned the most important aspects of your position by now. I'll let you get on with your responsibilities. Stay alert. I will check on your progress from time to time. Do Nowego Jorku. Czyli teraz musimy. Już mamy tutaj taką bardzo fajną produkcję tego materiału. Zbudować nowy pociąg. Będzie się z Pittsburgha do Baltimore. I teraz spróbujemy, żeby z tego Pittsburgha priorytetem był materiał. Świetnie. Do tego zrobimy jeszcze jeden pociąg. Ja pozamykam te okienka, które informują o tym, że bardzo wiele materiałów już zostało dowiezionych, miasto się rozwija. O, możemy kupić nową lokomotywę za 30 tysięcy. Tak, spróbujmy zabidować na to. Zobaczmy, czy wygramy tę aukcję. Hey, are you a bit slow? Ona niestety wygrała. Nasza Beatka wygrała tutaj. Tu postawimy sobie szybko. Dwa semafory, które będą tutaj zarządzały, który pociąg ma przejeżdżać pierwszy. To tylko taka kosmetyka. Ja mam wrażenie, że tutaj na tej linii nie mamy za bardzo. Aha. Nie mamy za bardzo jeszcze wody, ale to im się zajmie za sekundkę. Teraz ustawimy linię z Baltimore do Nowego Jorku i z Baltimore ustawimy żeby priorytetem tutaj tym ładunku z pierwszego peronu były ubrania. Should pay more attention to the maintenance of your locomotives. To powinno już być ok. John Hancock 42 000. Czemu nie? Prędkość ma co prawda niższą niż tamten, ale cenę też niższą. Nie chcemy John Hancocka, chcemy Bulla. Mamy inżyniera, który możemy dołożyć do tego pociągu w Baltimore do Nowego Jorku. Więc niech sobie pracuje. On na chwilę obecną będzie zabierał to co jest tam wolnego, ale i tak będzie priorytetyzował ciuchy, jeżeli tylko będzie miał jakie. Jeżeli będzie miał jakie zabrać, no w ten sposób to powiem, bo troszkę się tu zakręciłem, przepraszam.
z naszych zadań wynika, że mamy dostarczyć jeszcze te ciuszki, połączyć Baltimore i Toledo, zwiększyć populację w Baltimore do 100 tysięcy, wykupić 2% naszego firmy, naszego przeciwnika, któregoś z nich, i osiągnąć 20 milionów w tym scenariuszu. I to może być ciężkie. Te miasta rosną, maleją, populacja się zwiększa, zmniejsza, wszystko to się tutaj cały czas rozwija. Na dłuższą metę myślę, że ta gra może być dla takich ludzi, którzy lubią bawić się w takie ustawienia, może być bardzo fajna zabawa. Tu też ustawimy sygnały. Zobaczmy, co on tam nam sugeruje. Tak, możemy wymusić na danym pociągu, dokąd on ma dojeżdżać i gdzie ma się zatrzymywać, czekając na przelotkach, bo ten na przykład, zobaczcie, czeka bardzo daleko od Nowego Jorku na któryś z tych pociągów, które tutaj się poruszają, prawdopodobnie na ten. Więc można ustawić sygnał aż tutaj, to zresztą właśnie zrobiliśmy, i on będzie teraz sobie czekał tutaj na przejazd. O, tu się minęły pociągi. Ten nadal czeka na powrót tego drugiego pociągu. No cóż, trudno. My się zajmiemy rozwojem dalszym naszego biznesu i w tym odcinku zajrzymy do banku. Mamy dwie osoby do zatrudnienia. Weźmy inżyniera do pracy. Jak również mamy strażnika. Strażnik zmniejsza szansę ataku bandytów na nasz pociąg i podnosi o 5% wartość pieniążków, którą dostajemy za przewóz materiałów. To nie jest takie głupie. Zatrudnijmy strażnika. Tu mamy dosyć ciekawą. Informacje, bo jeżeli postawimy tu jakąś fabrykę, to dostaniemy dodatkowe 81 tysięcy. Pytanie tylko, czy chcemy stawiać tutaj dodatkową fabrykę. Może na razie nie. Na razie zajmiemy się rozwojem tej naszej linii prosto aż do Toledo. To nie powinno być bardzo skomplikowane. Postawimy małą stację w Toledo. A station here? How carefully did you consider that? I taką prostą. Prostą linię. Tutaj machniemy. O, i w tym momencie brakło nam niestety kasy, żeby to dokończyć. Najwyższa pora pójść do banku. Wchodzimy sobie tutaj. Możemy w tej opcji Banking Activities wziąć pożyczkę. Możemy kupować różnego rodzaju, wpływać na giełdę. Tego jeszcze nie rozkryłem za bardzo, Trade Shares. Ale co możemy zrobić, to wydać własne akcje. Za 430 tysięcy. Po 100 tygodniach musimy je wykupić. Jeśli tego nie zrobimy, zapłacimy za to karę. Zróbmy to, mam 500 tysięcy bonusu, który powinien nam ładnie pomóc finansowo. W ten sposób nasza już zaprojektowana linia do Toledo może zostać otwarta. Has become reality. Baltimore now has a direct connection to the Great Lakes. This will speed up the trade of goods
and help bring more prosperity to the city. Zostawimy tutaj supply power. Zerknijmy do Toledo. Co Toledo jako miasto produkuje? Ma fabrykę materiałów i fabrykę mięsa. One of your trains isn't doing what it should be doing. Ponieważ tu gdzieś w pobliżu widziałem, tu jest farma bawełny. Tu jest, a tutaj jest znowu bardzo ładna farma. One day the railroad will reach all the way to the west coast. Hodowane są krówki. Every day huge crowds of people set out to cross the entire country, and the trains will continue to get faster. Don't look at me like that. We can't stop progress. Shouldn't you also leave a bit of room for more efficient rail systems? Ta paskudna konkurencja próbuje nas cały czas tutaj zagadać i mówić nam, że są lepsi od nas. Wcale nie są. Tutaj szybciutka mijanka, żeby pociągi nie miały problemów. Ładnie. Na szczęście te sygnały świetlne, one są darmowe. Semafory. Można ich stawiać tyle, ile się chce. I mimo tego, że przeciwnik oszukuje, to my i tak jesteśmy lepsi. Dołączymy jeszcze tą farmę, która jest tu z tyłu i myślę, że na tym zakończymy ten odcinek. I machniemy taką linię, która będzie jeździła i zwoziła tylko i wyłącznie freight materiały z świetnie. Teraz. Tu i tu. W ten sposób jeden pociąg będzie dowoził wszystko, co jest potrzebne. Ruszaj na drogę, Johnie Bullu. I to myślę, że będzie bardzo fajne zakończenie tego odcinka. Przyjrzyjmy się jeszcze temu pociągowi. Już sobie jedzie z materiałem. Do Toledo. Jak widzicie, dosyć intensywnie inwestujemy, ale to trzeba w miarę szybko robić, bo w tym scenariuszu przeciwnik nie śpi, bardzo szybko się rozwija, bardzo szybko zaczyna wykupywać naszą firmę i bardzo szybko możemy go przegrać. Jeszcze na koniec świetnie mamy Dunham 4.2.0. This isn't a locomotive, it's a scrap heap on wheels. Śliczny zielony parowozik. Zagwiszczmy. Jeszcze raz. Tenderem z węglowym wagonikiem. Replace. Wszystkich nie możemy wymienić, ale możemy wymienić kilka. Tym się zajmiemy w następnym odcinku. Dziękuję wszystkim i zapraszam na następny odcinek. Zobaczmy.